make one wrong move with a gun to your head. You better walk the line or you'll be left for dead. Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest jak widzicie pierwszy odcinek naszej serii, która będzie aktualnie prowadzona na moim kanale, a mianowicie jak widzicie będzie to Destiny. Gram oczywiście na Playu 4, co prawda myślę, że ten pierwszy odcinek będzie jeszcze nagrywany tylko przeze mnie. Nie wiem, czy wam już mówiłem o tym, ale chyba mówiłem w jakimś odcinku. Resztę serii będę planował nagrać z moim kolegą Jankielem. Jankowskim, tak zwanym starym, dobrym chamem, poczciwym z dzielni. I będziemy zasiadać właśnie do tej gierki już za niedługo. Jankiel sobie tam ogarnia jeszcze kilka rzeczy związanych właśnie z Playem 4, także on tam sobie wszystko poustawia i myślę, że już od drugiego odcinka, tak mi się zdaje bodajże, będziemy już po prostu we dwójkę kontynuować rozgrywkę, także tak to będzie wyglądało odnośnie tej serii. No ale tak jak mówię, na razie prolog tutaj chyba jest coś a la prolog do przejścia. I myślę, że to nam zajmie z pół godzinki, myślę, nawet może krócej albo dłużej, nie wiem, nie przechodziłem, nie grałem w betę też, powiem wam szczerze. Ta gierka zajawiła mnie strasznie tym, że są tutaj głównie takie nastawienia właśnie pod multiplayer, a z racji na to, że będę miał właśnie z kim pogrywać właśnie w ten tytuł, no to co przychodzi na myśl, to pierwsze co kurwa, to ostre napierdalanie, także wiecie co, ja myślę, że możemy rozpocząć już w sumie rozgrywkę, ja już nie mogę się doczekać. Prawie pół dnia leży, gra na półce, nie miałem po prostu czasu jeszcze zasiąść do niej, także jedziemy z tym koksem. Connecting oczywiście, jakieś tam logowania, pieprzenia. To co mnie trochę dziwi w sumie, bo no dziwi mnie to, taka gierka od Activision dosyć duża, dosyć mocno promowana w naszym kraju, to właśnie, że ona nie ma w ogóle spolszczenia, co jest aktualnie dziwne, no jakby to była, nie wiem, Cenega to akurat nie, bo Cenega to ostro wali ze spolszczeniami w dupę wszystkich, ale jakaś inna firma to myślę, żeby sobie na takie coś nie pozwolili. Mi co prawda to nie będzie jakoś specjalnie przeszkadzało. Jeżeli wam coś będzie przeszkadzało, to jakieś tam ewentualne takie trudniejsze rzeczy będę starał się przetłumaczyć, czy coś w ten deseń. Dobra, ładuje się, czy nie ładuje się, bo nie wiem, czy się ładuje, kurwa, zbyt długo to trwało. Choose your class. Dobra, możemy sobie wybrać klasę. Z tego, co ja sobie patrzyłem już w sumie, to tak Titan, czyli to jest bardziej taki, no można powiedzieć, zwykły jakby żołnierz z jakimiś tam takimi mniejszymi lub większymi skillami. Tutaj mamy Huntera, czyli no taki sniper, no i Warlock, czyli klasa, która jest ma jakby zdolności takie nadludzkie, można powiedzieć, jakieś tam w ogóle magie i te sprawy, taki czarodziej, tylko trochę z Destiny. Właśnie Warlockiem myślę, że sobie pogramy. Co prawda będę miał jeszcze czasu dużo na przetestowanie tych klas, bo myślę, że tutaj chyba spokojnie można sobie wiele postaci robić, także pewnie jeszcze kiedyś wam pokażę w jakichś odcinkach, bo tak jak mówię, będzie dużo odcinków z Destiny i inne klasy, no ale na razie sobie wybierzemy chyba Warlocka, gdyż ta klasa mi jakoś najbardziej podjarała. Mamy tutaj jakiś Sunshiner od 15 levela, czyli pewnie jakiś ability, które nam się właśnie odblokuje dopiero na 15 levelu. Chyba tak. W ogóle był patch jakiś dosyć duży, znaczy duży, no 300 mega? Chyba 300 mega. Day One Patch. To nie wiem, co on w ogóle dodawał, ale nie wiem. Twórcy sobie stwierdzili, że pora wydać, kurwa, patcha w dniu premiery, albo nawet przed premierą wydawali. Jankiel będzie chyba grał Hunterem, tak mi się zdaje. Wiem, że wielu z was nie zna pewnie Jankiela, bo on nie wrzucał jakoś specjalnie filmów na swój kanał takich let's playowo podobnych, bo on jest, jak dobrze chyba większość z was wie albo nie, moim głównym grafikiem, który robi mi wszystkie miniaturki, inne pierdoły typu loga, awatary i te sprawy, banery takie tam. Dobra, ale skończmy to pierdolić, odpalajmy już naszego Warlocka.
Jakie tu są funkcje? Jezus Maria, dobra, możemy sobie tak wybrać oczywiście, czy chcemy grać kobietą, czy mężczyzną. Kobieta? Obydwaj są murzynami, jakoś specjalnie nie widać różnicy, no ale weźmy oczywiście mężczyznę. Aha, czyli tu jest kurwa... Aha, czyli dobra, Ewoken to jest pewnie jakiś... jakaś rasa taka, nie wiem, kurwa... coś, nie wiem, skąd oni mogą być z Marsa, nie wiem. Coś pisze pewnie. Stworzony przez kosmos. You're an Exo. War Machine, Exo, oku... jakimś cyborgiem normalnie można śmigać. Ja. Może Exo byśmy sobie wzięli? Exo wygląda zacnie, powiem wam szczerze. Ewoken mi się jakoś specjalnie podoba. Human to, no, to zbyt ludzkie. Ta gra nie polega na tym, żeby kurwa grać człowiekiem. O, dobra, wybraliśmy sobie Exo. Facjatę sobie może wybierzmy jakąś. Chodźcie tu, no. Co tu mamy za ciekawe buźki? O. Mogę się jakoś obrócić magicznie? Nie mogę sobie twarzy w ogóle obrócić, znaczy postaci. Tu mi się, czekajcie, ta po... W ogóle ten, te Exo to strasznie przypominają mi Transformersy. Co bym tu wybrał? To wygląda jak Bumblebee. To wygląda jak nie wiem co, jak, to wygląda jak jakiś Decepticon, to nie wiem co to może przypominać mi. To jest... może nie Optimus. Chociaż w sumie to Optimusa przypomina trochę. Może takim Bumblebee byśmy pośmigali, albo Optimusem? Które jest lepsze? A, kij, dobra, niech będzie taki. Taki Bumblebee podobny. Teraz trzeba sobie wybrać oczywiście ofarbienie naszej zbrojopodobnej, nie wiem co to może być, głowy. Tak na to, tak będziemy to nazywać od dzisiaj. Taki jaskrawy, taki niebieski. O, niebieski jest w sumie fajny. Zrobimy sobie takiego Bumblebee trochę. Kolor co? Kolor twarzy? Znaczy ust? Co on ma kurwa jakieś usta? No dobra, czerwone będzie tak zajebiaszczo. I kolor oczu sobie wybierzmy. Wow, to będzie silny kolor oczu. Fiolet jest, tylko nie wiem który, czy ten. Ten jest bardziej taki ciemny. Ten jasny jest lepszy, dobra, niech będzie zajebiaszczo. Teraz jakieś dodatki do głowy. Co to jest? Nie mam pojęcia. Ho, jakieś satelity w ogóle. Nadajniki odbiora, jakieś do odbioru sygnałów z kosmosu. A Irokes? Co to za kulki? Kolejny Irokes? Dziura. No to nie wiem, jakieś znowu nadajniki. Nie wiem, czy nam takie rzeczy są potrzebne, to tylko szpeci trochę głowę. A, takie jakieś słabe te sprzęcicha tutaj. Nie podoba mi się, tak jest fajniej. A to no niepotrzebne, bo nie mamy żadnych dodatków, jakieś właśnie pofarbienia, wzoreczki czy coś w ten deseń. Założę się, że w miarę z rozwojem gry będą nam się tutaj dodawały jakieś nowe rzeczy do kustomizacji właśnie postaci, typu jakieś no właśnie emblematy, jakieś pierdoły, wiecie. Albo też będzie można sobie, chociaż nie myślę, że Activision pójdzie na taki krok, wiecie, jakiś tam wzór sobie kupić na przykład za dolca, co moim zdaniem jest chuja warte. O, czerwony, dobra. A co to, tylko twarz sobie mogę zmienić? Może ja chciałem jakąś posturę zmienić, czy coś. No dobra, finiszujemy to. Nie mogę wybrać, czy ma być jakoś kurwa przypakowany, chudzinka, nie wiem. Activision, yeah. Jakby ktoś się pytał, co tak strzela, to niestety mój fotel. Coś mi się strasznie pierdoli ostatnim czasem.
Mars. Obecny dzień? Na Marsie wylądowali ludzie? No, tego jeszcze nie dożyjemy chyba. Ups. Destiny. No co to była za śmieszna planeta, jeśli mogę wiedzieć? Czemu ona była tak nisko? We called it the Traveler, and its arrival changed us forever. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy. A darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space. Centuries after our golden age began, this darkness found us. And that was the end of everything. But it was also a beginning. No i tak oto nastała ciemność i wszystko wpierdoliło. Dobra, już chcę kogoś masakrować. Ale nie, no jakiś wstęp musi być, spokojnie. Rosja? Co? Gdzie jest Putin? Wow. Czyżby biały konwój? Resztki białego konwoju. Przejeżdża przez Rosję. Dobra, bawimy się już, czy jeszcze nie? Ghost. Co za on ma funkcję? Jezu! There you are. Wiecie co, będę musiał sobie chyba napisy ustawić na wszystko, bo oni tam coś gadali, ale nie słyszałem za bardzo, czy to było po angielsku, czy po ichniejszym języku. And you, well, you've been dead a long time. So you're gonna see a lot of things you won't understand. Ej, centralnie to się zaczyna jak... We aren't safe here. I have to get you to the city.
Centralnie to się zaczyna jak, kurde, Borderlands, gdzie Claptrap nas obudzał zawsze w każdej części. I w ogóle... Musimy działać w takim układzie, zwijać się, mamy naszego ghosta już, będzie nas prowadził i w ogóle... Gdyż jakieś typy tutaj się pojawiły na... Horyzon, dobra, czekajcie, pierwsze co mi się... Co chciałem zrobić, to... Gdzie to jest? Subtitles... Zaznaczone mam enabled, to nie wiem czemu tam nie było. A voice? Aha, screen bounce, to nie, tutaj nic nie będzie. Dobra. Niby jest zaznaczone na enabled, a nie tylko na... Ten, na... Tu mam opcję, że tylko mam na language, czyli te podstawy takie language based, czyli nawet te podstawy, co tam gadają. Nie tak jak, niezbyt tak rozszerzone. Pierwsze, co mi się rzuca na oczy, to zajebista oprawa graficzna. Dobrze, spokojnie, zajebista oprawa graficzna naprawdę jest. Dużo FPS-ów, nie widzę, żeby jakieś na razie spadki na wystąpiwały. Chyba 30 klatek mi się zdaje, że to jest. Nie jestem pewien, to jest bodajże też 1080p 30 FPS-ów, czyli jednak da się to zrobić, te stałe klatki da się. Zobaczymy jeszcze, jak później będzie. No i dobra, wiecie co, ja sobie zrobię chwilową przerwę, bo mi się kończy miejsce na dysku. Więc wracamy za 3, 2, 1, boom. No i okej, dobra, jesteśmy już z powrotem, jak widzicie. Także kontynuujemy naszą podróż za Ghostem. Będziemy śmigać, on tam ma gdzieś nas do City zaprowadzić, także śmiało możemy za nim sobie pocisnąć. Resztki białego konwoju. Już trochę zardzewiałe, widać, że tu stoi od iluś na 100 lat pewnie. Ja, no to taki samouczek, tak jak mówiłem. To trochę pewnie potrwa z pół godzinki, myślę. Także może chyba z dwa odcinki wyjdą tego tutorialu, myślę, tak mniej więcej, więc pewnie dzisiaj i jutro się pojawi. Znaczy dzisiaj będziecie mieć ten odcinek, tak, a jutro już powinien się następny pojawić. I myślę, że jak skończymy samouczek, to już po prostu będą materiały z Jankielem. Co tu się dzieje w ogóle? Wiem, że możemy iść tam, bo mamy iść w ogóle za Ghostem, ale... Chcę sobie ładnie pozwiedzać cały teren, co tu się dzieje, czyli... Fajne jest to, że nie musimy tak do celu iść, możemy sobie wszędzie śmigać. Nice. Nice job, Activision. Co, że tam chcą mnie zesłać? Tam? Nie wiem, czy ja tam jestem godzien iść, może na razie. Jeszcze będę musiał sobie... Padły ma nas odnaleźć. Find the weapon. Dobra, spokojnie. Będę musiał sobie też jeszcze sensitivity zmienić, bo... O Jezus Maria, co się stało? Ho, ho, ale fajnie się świeci na padzie. Aż mi nogi podświetliło normalnie. I ja, jakbyście to widzieli, świetnie to wygląda. Fajny patent Activision. Nie, żebym był jakimś fanboyem czy coś. Bo może ta gra mi się nie spodobać później, na razie ma dobre wrażenie u mnie. Wreszcie jakieś zastosowanie funkcji PlayStation. Co jest kurwa? Dobra, i coś rozświetl. A ja sobie poczekam. Bo jest ciemno jak cholera, no stoję przy tej... flaże, która zaczyna chyba gasnąć, albo mi się zdaje. Co tu jest? O, dobrze kombinujesz, cycu. Idą, nie mam broni, nie mam broni. Gdzie? A, tu. Tu? Dzięki. No! Jezus Maria, mogę... No pewnie, że wiem, tylko powiedz mi, co to za broń, jeżeli mogę się dowiedzieć w ogóle. Kwostow 7G02. Na pierwszy level 20 do ataku. Tu nasze sprzęty, te podstawoweczki. White Walker to jest ten skill.
tego. No, Warlocka. Będziemy go może testować zaraz. Na razie musimy się do walki przyzwyczaić. Dobra. Killzone strasznie przypomina. Z grafiki. Nie mogę nic wolnąć, skolby nikomu przypierdolić. Gdzie to tak? Może się muszę tego jeszcze, co jest, nauczyć. Wandale. Dobra, jedziemy z tymi wandalami. Jakiś dread, znaczy drag. Ale dla mnie człowiek z dreadami. Emo. Co jeszcze ciekawego? W kopie będzie się chyba fajnie w to grało, dużo lepiej niż samemu. Tak mi się zdaje przynajmniej. O, jednak możemy komuś przypierdolić takie serdeczne. Wiecie, takie serdeczne przypierdolenie. Właśnie specjalny cios. Pewnie każda postać ma inny jakby melee atak, czy jak to tam się zwie. No, dla mnie to jest strzał z kolby, można powiedzieć, tylko tutaj jest strzał z kinezy bardziej. Już granaty? Nie wiem, czy ja mam się tak za tymi osłonami chować, ale może jeszcze nie ma takiej potrzeby. Level idzie na dole i mamy pasek oczywiście naszego aktualnego levela. U góry HP. Keep it up. Po lewej. A moi, no i mapa w lewym górnym rogu. Czyli HUD jakoś nieskomplikowany specjalnie. Myślałem, że będzie większy kosmos. Co to? Czyby ktoś mieszkał w tej Rosji w tych czasach przepełnionych chamstwem? A loot cache. Let's see what's inside. Jakiś loot sobie zbierzemy. Zacnie. Oko. Jakiś pump, kurwa, shooter jakiś. Special one. Chip mines! Don't touch them. Dobrze, spokojnie. Ghost. Dobra. Rozumiem, że te miny możemy sobie tak jak... To są takie gamory bardziej. Jak w Half-Life'ie na przykład były, możemy sobie je wykorzystać we własnym celu, jak tylko będziemy chcieli. Coś tu jeszcze? Staram się zbierać wszystko. Dobra, teraz im pociśniemy może z naszego super shot gejzera. Fajnie ich masakrujemy. Przy okazji zbierając oczywiście ammo. Przeładowujmy. A, to na takiej zasadzie tutaj działa, dobra. No nic, idziemy dalej, coś... Czy mi się zdawało, czy można double jumpy robić? Powiem wam szczerze, że tak jak mówiłem, nie grałem w betę ani w alfę, tym bardziej. Jakoś tylko, nie miałem jakoś specjalnie w ogóle zajawki na Destiny, tylko ostatnim czasem właśnie mnie to zajawiło, tym bardziej, że tak jak mówię, mój dobry, poczciwy ziomal zwany Jankielem właśnie zaplanował zakup Playa 4, co mnie skusiło do kupna tej gry. HP się regeneruje? Faktycznie jak w Halo. No cóż, tu gra też twórców Halo od Bungie, nie? Ale co tam Bungie może? Bungie tylko grę robi. Resztą się zajmuje Activision. Wszystkie te DLC-ki i wszystko to oni opatentowują, nie Bungie. Oni muszą wycinać dane momenty gry, dane urywki i wszystkie inne. Chodź tu! Jeb! Jebaniuśki!
Oni wszystko muszą dzielić na DLC-ki, na takie, nie takie. Żeby hajs się zgadzał, jak to mówią. The fallen have a tighter hold on this place than I thought. Just a little bit further. Let's hope there's something left out there. Będziemy tak zwanie, kurwa, scavengerować wszystkie, cały teren i obczajać wszystko, czy nic tu, co to jest? Umarły głos? Ghost? Co mi... Coś powiesz? Co? A, to może takie ghosty, to są takie znajdźki tutaj, te dead ghosty. Z tego tak wynika, no to właśnie. Coś tu jeszcze ciekawego? Nic, chyba nic. Mocne przypierdolenie tu jest. Dobra, wchodzimy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co jest, kurwa, gdzie jest przejście? O, tu. Ja, jaka w ogóle woda, jak ona wygląda. Szoku można dostać. This was an old cosmodrome. There's got to be something we can fly out of here. Kosmodron, czyli taka stacja kosmiczna, kurwa. A, widać zresztą jakieś tam promy. Co jest? Ktoś sobie tutaj zadł... Wow, rosyjski czołg! Widać, że jechał na Ukrainę. Ktoś tu sobie za dużo coś pozwala. Latając tutaj takimi statkami. Wyszedłem na lufę. Zacnie i prawilnie. Co jest? Co jest? Mamy z nim walczyć? Ej, nie jestem godzien. Fallen to chyba to nie jest upadły, tylko to są upadli. I to właśnie są oni, tak mi się zdaje. Bo Fallen to, no, to tłumaczymy jako upadły, tak? Ale coś możemy tłumaczyć chyba jako upadli. Dużo ich tu coś. Skołańce. Ale my możemy sobie wszystko dogłębnie spenetrować. I tu nie ma nic chyba. Cholera jasna, duże to jest. Duże... Co jest? Ej, ktoś mnie chyba obraził w tym momencie. Czemu sobie tam nie mogłem wejść tak? Tylko jakiś przypał mi się tu pojawił, konkretny. Kolejny ghost. No, dobrze. Ja tu właśnie będę tak nastawiał na znajdźkowanie wszystkiego i w ogóle, jak widzicie. Bo... To może się przydać, każdy item tutaj może się pewnie przydać. Jeszcze w takim typie gry to sama agresja. Okej, dobra. Dziura jakaś śmieszna. Zamał? O kur... Dredy. Jeszcze jeden gdzieś jest, tylko go nie mogłem zauważyć. Tam są. My kogoś lecisz, stary. Tam sobie chyba penetrowaliśmy, tylko ten budynek jeszcze nam został. Oni jeszcze nam nic nie zrobią specjalnie. Obrażeń jakoś zbyt dużych nie zadają, więc nie ma się co ich bać. Co tam pisze? Yoda? Nie wiem, nie znam rosyjskiego. Myk. Zły moment na przeładowanie, strasznie zły. Co to może znaczyć? I drugi level, świetnie. Co to jest? Nie wiem, nie znam rosyjskiego. Jeżeli ktoś zna rosyjski, to może mi napisać, bo...
kurwa, nigdy się nie uczyłem rosyjskiego, dla mnie to jest czarna magia, w ogóle te literki jakieś dziwne są, strasznie, strasznie i strasznie. Dobra, wiecie co, drugi level wbiliśmy, wejdźmy sobie w options i zobaczmy, co nam tu powiedzą ciekawego, co tu możemy, rozumiem, rozdać. Jak wejdziemy w details, to możemy tutaj, raczej musimy, żeby tutaj właśnie w jakieś warlocki, tam super warlock skills, to musimy chyba pierwszego skilla rozdać. No na to wychodzi, a to co to jest, subclass? Czy podklasy możemy sobie wybierać? A to właśnie to chyba o czym tam mówiłem na początku. Że od 15 levela coś tam będziemy mogli zmieniać. W inventory coś mamy ciekawego, oczywiście nic jeszcze. Settingsy, a co to jest, roster? Rooster? Aha, czyli takie lobby. To jestem ja oczywiście, jestem liderem, ja, moi przyjaciele, znajomi, kurwa, już ma 9 level, ależ oni ekspią, ależ oni w to grają. Możemy sobie tutaj wreszcie postać obracać tak jak chcemy. Dobra, co to mu daje nam? Takiego granacika możemy teraz wyrzucać, który nam daje jakby... On się odładowuje co jakiś czas. Rozumiem, że... Co to jest w ogóle? Czemu pod touchpadem mamy ghosta? Aha, czyli taki... nadajnik, gdzie mamy iść. Taki, to się nazywa nav mode. Sam vehicle. What the fuck? Ale mamy śmieszny pojazd. Jezus, skąd on się w ogóle wziął? Ja nie wiem, skąd ghost takie rzeczy tworzy. Jo. Ej, to Gwiezdne Wojny są. Normalnie Gwiezdne Wojny. Możemy sobie wysiąść. Leave game, możemy grę opuścić? Co kurwa? To ghost to jest taki... Przypomina mi ten strasznie, to jak odpalam tego ghosta, to takie włączanie kurde nadajnika z Dead Space'a, dwójki i trójki. I też jedynki. Dobra, wiecie co, ja myślę, że tutaj zakończę ten odcinek, bo trwa już prawie ponad pół godziny. Także myślę, że jest konkretiv i super siła gwałt odcinek. Więc wiecie co, ja myślę, że będziemy się widzieć w następnym odcinku i jeszcze będziemy tutaj dalej kontynuować ten prolog. Czy tam jak to woli, samouczek, jakiś tam taki kurwa wstępny rozdział do gry prawdziwej, którą zaczniemy już chyba od trzeciego odcinka, tak mi się zdaje. Także co, ja się z wami pożegnam, komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie oczywiście, widzimy się w następnym odcinku, który będzie jutro, no a tymczasem to by było na tyle i cześć wam wszystkim.